Co takiego wniósł iPhone 16 i co go odróżnia od iPhone'a 15? To jest bardzo subiektywne. Ja tutaj wybrałem kilka rzeczy, które dla mnie były szczególnie interesujące. Powiem Wam, że dla mnie taką główną, która z jednej strony ma aspekt innowacyjności, a z drugiej też byłaby chyba przydatna, to jest to sterowanie aparatem, czyli to co widzicie tutaj na ekranie, czyli ten photo button, czyli ten przycisk wielofunkcyjny, który znajduje się na krawędzi nowego iPhone'a 16, który pozwala działać troszkę jak taki przycisk migawki w aparatach, czyli po takim pojedynczym naciśnięciu tutaj pojawiają nam się funkcje i możemy tutaj zależnie od tego co zamierzamy zrobić, jakby przesuwając tej palcem na przykład używać do powiększenia w przypadku zoomu, czy dwukrotne kliknięcie, przełączać między różnymi funkcjami aparatu, czy kamery, także ktoś powiedział, no nie jest to szczególnie innowacyjne, bo jest to rozwiązanie, które znaliśmy przed laty z smartfonu Sony. Natomiast dla mnie było to najważniejsze. No może to też pokazuje skalę nowości, dość niewielką, jeżeli coś takiego jak nowy guzik był ważny. Natomiast drugi argument, który do mnie trafił, jak mówię, no nie zamierzam przełączać się i kupować iPhone'a 16, ale bateria. Nie powiedziano dokładnie, jakie ona jest pojemności. Natomiast prawdopodobnie około 10% większa bateria. To ważny argument. I coś, co mnie też zainteresowało, ale to już troszkę, można powiedzieć w takiej trzeciej kolejności, to funkcja makro w iPhone'ie 16. Zdjęcia makro mogliśmy robić w Pro w poprzednich edycjach, a tutaj już w tej podstawowym iPhone'ie 16 jest makro, co jest moim zdaniem ciekawą. Funkcją dla tych z was, którzy gdzieś tam na łące potrzebują coś złapać. Natomiast, od już tak patrząc na te funkcje, które odhaczę z takiego obowiązku gospodarskiego, ale moim zdaniem nie mają wielkiego znaczenia, no to przysłona 2,2 zamiast 2,4, która była wcześniej w iPhone'ie 15. Tutaj specjaliści mówią, no będzie prawdopodobnie troszkę jaśniejsza. Tutaj przykłady zdjęć, prawdzie tutaj specjaliści Abuszkowi mówili, że dzięki nowej przysłonie, to będzie tutaj ponad dwukrotnie. Więcej światła, no pewno troszkę więcej będzie. Natomiast kolejna rzecz, no to jest kwestia ten action button, ten przycisk czynności, który mieliśmy w 15 Pro, a teraz do 16 przyszedł, czyli ten guzik, który zastąpił wyłącznik głośnika, który możemy teraz zaprogramować do różnych funkcji. No i z takich kolejnych rzeczy, które chciałbym tutaj wspomnieć, wymienić, no to tu jest to podsumowanie. W tym podsumowaniu widzicie m.in. Reduced Wind. Noise, czyli funkcję, która gdzieś tam ogranicza szumy wiatru przy nagrywaniu kamerą iPhone'ową. Trudno jest im powiedzieć, na ile ta funkcja będzie funkcją dobrze działającą dopiero jak dostaniemy te iPhone'y 16. Natomiast jeżeli to fajnie działa, to mi się wydaje, że dla tych, którzy kręcą wideo, to jest ważne. No i tutaj oczywiście nowy, szybszy, najszybszy ze wszystkich, prawda? nowy chip A18, dla mnie to niewielkiego znaczenia, ale warto. Podkreślić, że jest pamięć RAM-u, przy okazji powiem, 8GB w porównaniu do 6 gramów, które były w poprzedniej edycji. Kolejna taka drobna rzecz, którą wspomnę, no to tutaj jest Wi-Fi 7 zamiast Wi-Fi 6, co dla mnie osobiście wielkiego znaczenia nie ma, ale podkreślę. No i ostatni taki element, jeden nit to jasność minimalna, czyli tutaj ten nowy iPhone w nocy będzie mógł świecić tym jednym nitem, czyli to takie minimalne podświetlenie, co nie było wcześniej funkcją w iPhone'ie 15, w iPhone 16. Jest i tutaj. I widzimy to tą planszę, taką zaprezentowaną w poniedziałek, podsumowania tych najważniejszych nowości, najważniejszych funkcji, które wnosi tutaj iPhone 16, czyli z grubsza to, co powiedziałem, plus jeszcze jakieś tam inne elementy. No i tutaj na koniec tego wprowadzenia podzielę się z Wami tym fragmentem prezentacji jabłuszkowej, gdzie jest to wprowadzenie właśnie tych nowych funkcji, które zdaniem tutaj twórców są najważniejsze w iPhone'ie 16. Także mam nadzieję, że takie podsumowanie pięciominutowe tego, co wnosi iPhone 16 będzie dobre dla tych z Was, którzy no nie mają czasu, żeby godzinę oglądać materiału z prezentacji jabłuszkowej, a chcieliby się jak dowiedzieć właśnie w telegraficznym skrócie a co takiego było? Co takiego nowego przyniósł iPhone 16? No to przyniósł właśnie to, co wam za, zaprezentowałem, czyli przyniósł ciekawy przycisk do aparatu, prawda? Przyniósł większą baterię, przyniósł możliwość robienia zdjęć makro plus kilka jakichś drobnych rzeczy, które wartało tutaj zaznaczyć, a które dla mnie nie były jakoś szczególnie ważne, ale, ale chciałem wam powiedzieć. I to tyle, jeśli chodzi o, o to. W Prowadzenie.